Po raz kolejny powiat koźnicki mocno zaangażował się w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie, oprócz sztabu kozienickiego, prężnie pracowały sztaby w Garbatce Letnisku oraz w Ursynowie w gminie Głowaczów. Zebrano tam w sumie ponad 22 tysiące złotych. Od kilku lat ursynowski sztab mieści się w Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia Batalionów Chłopskich. Tak było i tym razem. Sztab w Ursynowie jest po raz piąty. Szkoła się zaangażowała, ale ja muszę tutaj powiedzieć, że bierze udział w wolontariusze są z całej gminy Głowaczów, ze wszystkich szkół i przedszkoli. Także to nie tylko szkoła, ale cała gmina jest zaangażowana. Dla uczniów z Cecylówki Brzuskiej był to drugi finał. Czterech wolontariuszy kwestowało pod kościołem, tutaj była największa zbiórka pieniędzy, ale już w piątek zbieraliśmy pieniążki do puszek na terenie szkoły. Co Pani zdaniem jest najważniejsze w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? No na pewno właśnie to dobre serce, ta chęć w ogóle pomocy jest najważniejsza, no bo bez chęci, bez zaangażowania nie byłoby w ogóle tej całej akcji. Więc myślę, że dobre chęci są najważniejsze, a później to, co zbierzemy w puszkę, to już jest taka drugoplanowa rzecz. Ponadto w grupie 50 wolontariuszy znaleźli się również harcerze oraz dzieci ze szkoły podstawowej w Suchej w gminie Pionki. Gdzie można było ich spotkać? Na ulicach przede wszystkim, w miejscowościach Ursynów, Stanisławów, Głowaczów, no oczywiście w Suchej, w Pionkach, również w Cecylówce, Marianowie, gdzie tylko się da. Lokalny finał akcji zorganizowano w szkole i na terenach wokół niej, a na wszystkich przybyłych czekało wiele atrakcji. Zaczęło się od wspólnego ogniska i jednej z kilku tego dnia licytacji. Było o co powalczyć. Jak zawsze oczywiście koszulki, które się cieszą zawsze dużą popularnością. Mamy kalendarze, ale mamy również specjalne, przygotowane przez szkołę i przez stowarzyszenie, które ją prowadzi, paczki z niespodziankami, można tak to nazwę. Znaczna część programu miała sportowo-rekreacyjny charakter. Tego dnia odbył się m.in. pierwszy bieg uliczny Wesprzyj WOŚP. Do pokonania było kilkaset metrów, a chętnych do biegu nie brakowało. Najszybszy okazał się Bartłomiej Głowicki. Drugi był Krystian Marczewski, a trzeci Hubert Mączyński. Potem przyszła pora na pokazy taneczne w wykonaniu uczniów oraz wspólną zumbę. Były też podziękowania dla zaangażowanych szkół i kolejne licytacje. Na wszystkich czekały kiełbaski z ogniska. Z kolei w holu szkoły czekało ciekawe stoisko przygotowane przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Zapilcze. Stowarzyszenie Zapilcze skorzystało z zaproszenia organizatorów. Przejechaliśmy na 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przywieźliśmy kolekcję, okres II wojna światowa. Do tego przywieźliśmy rzeczy, które też zostaną zlicytowane na aukcji dla Wielkiej Orkiestry. Kubki, koszulki, plakietki z rajdu. Gramy z orkiestrą. Od godziny 13 cały czas trwało liczenie pieniędzy, które trafiły do puszek wolontariuszy. W sumie w sztabie w Ursynowie udało się zebrać 14 469 zł i 69 groszy. W niedzielę wiele działo się również w Garbatce Letnisku. Tam sztab mieścił się w urzędzie gminy, a w akcję zaangażowało się 30 wolontariuszy. Można ich było spotkać nie tylko na terenie gminy, ale również w sąsiednim Sieciechowie czy za Jezierzu. Kwesta ruszyła z samego rana. Każdy chciał pomóc. A co według Ciebie jest najważniejsze w inicjatywie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Właśnie pomaganie to dla tych właśnie ludzi, jak to dzisiaj w tym roku właśnie dla noworodków, w tamtym roku chyba było dla ludzi starszych i to właśnie dla różnych ludzi, nie tylko dla takich najmniejszych, ale też dla starszych. A od której godziny dzisiaj kwestowałaś i gdzie można było Ciebie spotkać? Dzisiaj kwestowałam od godziny 7:10 przy kościele. Dla części wolontariuszy był to debiut w akcji. Dlaczego zdecydowałaś się dołączyć do tej akcji jako wolontariusz? Ponieważ myślę, że warto jest pomagać innym osobom i no, to jest fajne, naprawdę fajne uczucie. Finał garbackiej akcji odbył się na skwerze świętego Jana Pawła II. Tu o godzinie 15 wszystkich przybyłych przywitał wójt Robert Kowalczyk oraz przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Mazur. Jak podkreślał gospodarz gminy, Garbatka od początku gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. A co według niego jest najważniejsze w tej akcji? No myślę to, że ludzie potrafią się zjednoczyć, potrafią pomyśleć o drugim człowieku, potrafią pomyśleć o potrzebach, jakie tak naprawdę mamy w dzisiejszej służbie zdrowia i to, że to tak naprawdę szczytny i dobry cel. Imprezę na skwerze poprowadziła Barbara Krakowiak. We wstępie podkreśliła, że pieniądze z orkiestry trafiają również do Kozińskiego Szpitala. Odniosła się też do tematu przewodniego tegorocznej akcji, czyli neonatologii. My rodzimy tu, w Kozienicach. I na tym nam najbardziej zależy,
żeby ten pierwszy ratunek, ta pierwsza pomoc to tu następowała, na naszej małej, małej ziemi, na naszej małej ojczyźnie, żeby te noworodki na przykład urodzone dzisiaj w godzinach popołudniowych nie musiały być przewożone do Radomia, bo tam sprzęt mają. Zdecydujmy, wrzućmy do puszki. Podczas finału nie mogło zabraknąć występów. Przed publicznością zaprezentowali się muzycy z zespołu młodzieżowego pod dyrekcją Dariusza Rodakowskiego, a także dzieci z dwóch grup tanecznych pod kierunkiem Lidii Żuchowskiej. Artyści wytworzyli sporą dawkę gorącej energii w ten mroźny dzień. Potem przyszła pora na licytację, a wśród gadżetów pojawiły się m.in. koszulki, płyty, książki, kalendarze od orkiestry oraz fanty od prywatnych sponsorów, jak na przykład toster. Chętnych do zakupu nie brakowało. Zwieńczeniem niedzieli na skwerku był koncert zespołu Power Blues 40+. Kozienicko-Pionkowska grupa zaprezentowała szereg bluesowych szlagierów, które od dziesięcioleci rozgrzewają serca. A jeśli o gorących sercach mowa, to trzeba nadmienić, że Garbacki Sztab podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał 8147 zł i 1 grosz.